Witam ponownie, moi drodzy. Dzisiaj Wam pokażę, jak zrobić bardzo dobre ciasto i bardzo łatwe w wykonaniu ciasto ze śliwkami, węgierkami. Do tego ciasta potrzebujemy świeże węgierki. To jest około kilograma już uszykowanych węgierek do ciasta, bez pestek. 4 jajka, też już mam uszykowane jajka. Cukier 200 gram. Pół kilo mąki, 30 deko masła, masło musi być takie miękkie i 4 łyżeczki proszku do pieczenia. Oczywiście około pół szklanki mleka. I zabieramy się do robienia ciasta. Śliweczki sobie tu odłożymy. Teraz zaczniemy od masła. I do 300 g masła wsypujemy 200 g cukru. I masło z cukrem wymieszamy na jednolitą masę. I masło z cukrem jest już wymieszane. Zobaczcie, jest taka fajna, jednolita masa. I do tego będziemy teraz wrzucać po jednym jajku. I zostało nam jeszcze dodanie do tej masy mąki i proszku do pieczenia oraz mleka. Zacznę od mąki. Jest to pół kilo mąki. Wsypuję tutaj. I dodam 4 łyżeczki proszku do pieczenia. Około pół szklanki mleka. I teraz to wszystko dokładnie znowu zmieszamy. I zobaczcie, ciasto jest już przygotowane i teraz będziemy je nakładać na prytwanie. Ciasto mam już na brytwanie, teraz je muszę rozprowadzić, tak żeby móc ułożyć śliwki. I teraz na tak przygotowane ciasto będę układać śliwki. Śliwki układam w ten sposób. Troszkę je po prostu wciskam w ciasto. Proszę zobaczcie, tak wyglądają śliwki w cieście. I teraz posypię to ciasto cukrem, cynamonem i cukrem waniliowym. I teraz mam tutaj 3 duże łyżki cukru, zwykłego cukru. Do tego dodam 1 łyżkę cukru waniliowego i 1 łyżkę cynamonu. Teraz to wymieszam. I tak przygotowanym cukrem posypię to ciasto. To robię w ten sposób. Przygotowane ciasto wkładam do wcześniej nagrzanego piekarnika. Piekarnik jest nagrzany na 200 stopni, a ciasto będę piekła 20 minut. I 20 minut minęło. I
I proszę, zobaczcie, ciasto gotowe. Posypiemy je teraz cukrem pudrem. Wygląda apetycznie. Ciekawe, jak smakuje. Zobaczcie, moi kochani, tak wygląda. Teraz ciekawe, jak to smakuje. Uj, jestem ciekawa. Jest przepyszne. Takie mięciutkie, pulchne, słodko-kwaśne. Ten cynamon jest przepyszny. Pycha. Ciasto jest wyśmienite. Naprawdę. Przepis bardzo łatwy. Zapraszam Was do wypróbowania tego przepisu. Na pewno będziecie zadowoleni. Naprawdę jest. Naprawdę ciasto jest super. Ja już z Wami się na dzisiaj żegnam i zapraszam do następnego odcinka. Do zobaczenia.